Cześć kochani, witajcie na moim kanale, witajcie w kolejnym odcinku Top Model. Od razu Was z góry uprzedzam, ten odcinek nie będzie porywający, bo nie za bardzo jest co komentować. Dziś skomentujemy sobie sesję zdjęciową z 11 albo z 12 odcinka, już nawet nie pamiętam którego. W każdym razie zobaczymy dziś, kto przechodzi do finału. Mamy piątkę uczestników i dziś z tego odcinka przetrwa tylko trójka. Także niby powinno być ciekawie i pewnie dla większości z Was ten odcinek jest ciekawy, był ciekawy, ale ja nie mam za bardzo co komentować, dlatego że zobaczymy sesję zdjęciową, która jest w przepięknym miejscu, uczestnicy rewelacyjnie pozują, ale cały czas mamy tylko jakby ich historię. Oni opowiadają o tym, jak się otworzyli, jak przełamali się, jak się rozwijają jako ludzie, jako modele i tak dalej, co jest w ogóle bardzo ciekawe, no ale jakby ja założyłam program, żeby mówić Wam o jakichś takich ciekawostkach modelingowych, więc tego tutaj będzie bardzo mało, ale zobaczmy, jak będzie wyglądała ta cała sesja. Ja nie wiem jeszcze, kto przeszedł do następnego odcinka. Standardowo zrobimy sobie tak, że jakby zmontowałam już wycinki tego programu do momentu, aż uczestnicy skończyli sesję. Ściągnęłam też już zdjęcia uczestników z tej sesji. Pogadamy sobie, pomyślimy, kto odpadnie, potem zobaczymy, kto naprawdę odpadnie, zobaczymy, jak kolejny odcinek został zmanipulowany przez TVN, oczywiście, trochę żartuję tutaj. Nie ma chyba co przedłużać, zakładam słuchawki i lecimy z tym koksem. A jeszcze w ogóle taka ciekawostka z całego odcinka, który trwa chyba godzinę, na samą sesję zdjęciową to poświęcili chyba 6 minut, jeżeli chodzi o czas materiału, który pojawił się w programie na TVN-ie. No to też jest strasznie ciekawe. W ogóle przepraszam, mam jakiś taki cień na sobie od kamery. Postaram się tak jakoś ustawić, żeby tego cienia nie było widać. No wchodzi mi tutaj ewidentnie. Bardzo mało czasu poświęcili tej sesji zdjęciowej, jeżeli chodzi o to, co się pojawiło w odcinku, więc też zastanawiam się, co jest priorytetem, to żeby pokazać sesję zdjęciową, czy to żeby pokazać, że Sandra z Olgą się nie lubią. Ale dobra, to taki mój, takie moje luźne przemyślenie. Przechodzimy do odcinka. Witamy Was w tym absolutnie obłędnym miejscu. Przed Wami ostatnia sesja. Wow. Od tych zdjęć zależy Wasz finał. Use this abundant place for more minimal. Like, I'm gonna focus on the models. We're gonna see how you move, how you act. And to ja nie wiem w zasadzie, jaki jest temat przewodni sesji. Nie wiem, czy Wy zrozumieliście, co fotograf miał na myśli. Jakby w każdej sesji uczestnicy muszą pokazać, jak się ruszają i jak pracują przed obiektywem. Myślałam, że będzie trochę bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o pana fotografa. Być może chodzi o to, żeby właśnie w ruchu były te zdjęcia jakoś tak całkowicie. Zaraz zobaczymy. Powiedzieć, że Staś wygląda super. No ja... Ja to się tylko zastanawiam, dlaczego Staszkowi dają bardzo często takie ubrania, w których takie królewskie. Nie wiem, czy zwróciliście już na to uwagę, ale on zazwyczaj właśnie wygląda jak... Ktoś z Was, z widzów, pisał, że on wygląda jak Gusto z Pięknej Bestii. Rzeczywiście, takie ciuchy mu trochę dają, takie... On wygląda jak taki paniczek trochę. Cool night. I to wcieliło w głowie cały czas, że zrób coś więcej, zrób coś więcej. Patrzcie, jak pracują inni. O, świetnie, zobacz. No muszę Ci powiedzieć, że Staszek się fajnie rozwija, poza tym mam wrażenie, że totalnie nabrał wiatru w żagle. Myślałem, w ogóle wrzucam też urywki, gdzie możemy zobaczyć przebitki tego, jak wyglądają zdjęcia z uczestnikami, dlatego że już wiele razy było tak, że byłam przekonana, że ktoś będzie miał super zdjęcie, a potem zostało wybrane jakieś takie beznadziejne, więc postaram się wkleić wszystkie urywki z przebitkami, a Staszek pozuje rewelacyjnie, ma bardzo fajny wyraz twarzy. Ja nie mogę się doczekać tego odcinka, jak zobaczymy sobie, jak pracują modele, którzy odpadli z Top Model. Wielkie dzięki, bo pisaliście, żebym nie wchodziła jeszcze na ich konta na Instagramie, bo nawet ci, którzy już odpadli, często wrzucali zdjęcia ze zwycięzcą i opisywali. Także chyba omówimy sobie te wszystkie Instagramy, jak już omówię całość programu, bo nie chcę sobie spoilerować tutaj nic. To, you know, learn about more his body, the language, but he's really good listening. And this is the point, you know, I like. Fajnie by było, gdybyśmy po każdej sesji mogli usłyszeć feedback od fotografa, bo to naprawdę dużo daje. Ale jeżeli chodzi o pracę, to zazwyczaj nam, znaczy to jak klientowi się z nami dobrze pracowało, albo fotografowi, to nam powiedzą super, mega, dzięki za
dzisiejszy dzień, ale raczej nie dadzą Wam takiego szczerego feedbacku, jeżeli będą mieli jakieś uwagi. Dlatego jak umawiacie się na sesje testowe, jak umawiacie się na sesję do swojego portfolio, to pytajcie fotografów i pytajcie się, nie bójcie się, nawet jeżeli Was skrytykują, to będzie dla Was dobrze. Pytajcie się, co było dobrze, co było źle, co warto jest poprawić. Go, 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 go! Yeah, lose it, yes? When you lose it, yeah, I see the good ones, yes. And it's more no, zaczęłaś up, pracować, up, like, dziewczyno! Like, nie like przestała się kontrolować. No and, właśnie, super! Yes. W końcu. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tymi komentarzami, bo ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wcześniej Sandrze zarzucał, że ona się kontroluje i że nie potrafi pozować, bo to Kasia Sokołowska powiedziała, o dziewczyno, zaczęłaś pozować wreszcie, czy tam w końcu. Ale Sandra chyba na każdej sesji wychodziła super, więc nie za bardzo wiem, a propos czego są te uwagi, to chyba to ma być po prostu takie pokazanie w tym programie, że ona przeszła taką wielką przemianę i że jeszcze niedawno było tak beznadziejnie, a teraz jest tak super, ale to nie jest prawda, bo Sandra od początku świetnie pozowała. Nie przestała się kontrolować. No właśnie, super. Yes. W końcu. Jak przyszłam do programu, to w ogóle praktycznie nie byłam pewna siebie i wiecie, ja ogólnie jak byłam dzieckiem, to ja miałam ten problem, że ja nigdy w życiu nie nosiłam ani spódniczek, ani krótkich. To też ciekawa sprawa, bo Sandra mówi, że była bardzo niepewną siebie osobą. Może to jest kwestia montażu, bo ona jest tak zmontowana w tym programie Top Model, że wydaje mi się być najbardziej butną i najbardziej pewną siebie, aż taką wręcz trochę arogancką osobą, ale to może być nieprawda. Pieniądze i wielka kariera, od tej sesji to wszystko zależy, Dawid. Dokładnie. No, a konkurencja depcze po piętach. Jest was piątka, w finale będzie trójka. No to duży jest odstrzał naprawdę przy takiej liczbie uczestników, bo to prawie połowa uczestników pojedzie do domu po dzisiejszym odcinku. Dowalają temu Dawidowi, tam wszystkim dowalają, mówią, wiesz, że gra jest warta świeczki, teraz będzie hardcore i tak dalej. A człowiek zestresowany czasami może się zmotywować, rzeczywiście są tacy ludzie, ale jak ja jestem zestresowany, ja wolę jak jestem wyluzowana, jak jestem pewna siebie, jak wiem, że ja jestem super, świetnie sobie poradzę, wyglądam jak milion dolarów, a jak ktoś by mi tak dowalał, to bym się tylko stresowała. To mnie nie motywuje. Dał mi jeszcze takiej pewności siebie. Go! Go, 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 go! Myślę, że kontakty z innymi ludźmi też teraz są o wiele łatwiejsze, bo na przykład na ten Fashion Week musisz się porozumieć z tymi projektantami, z fotografem po angielsku. Świetnie wygląda na tle tych skał. Watch it, Dawid w ogóle super, że się komunikuje z fotografem, że się pyta, czy ma się patrzeć przed siebie, czy na morze, czy coś gdzieś indziej. Ja też zawsze się pytam fotografa, czy jest ok, czy jakby tam się patrzeć, czy mogę się patrzeć w podłogę. Możecie normalnie gadać, ale też fajna sprawa, którą zauważył Dawid, to to, że rzeczywiście modeling bardzo, bardzo dużo uczy takich rzeczy społecznych, powiedzmy. Naprawdę to jest taka szkoła życia. Wyobraźcie sobie, że musicie nagle o 6 rano jechać na pokaz w Chinach, gdzie pracujecie przez cały dzień z ludźmi, którzy nie znają ani słowa po angielsku. Do tego pochodzą z innej kultury, więc jakby wszystko wygląda inaczej. Jest inne jedzenie. Ja też miałam problem, bo mi zamawiali, jak mówiłam, że nie jem mięsa, jestem wegetarianką, to mi zamawiali chicken rice i później mi mówili, dobra, to po prostu nie jedz kurczaka. A to było wszystko razem usmażone. Więc to jest naprawdę szkoła życia. Jak przetrwacie modeling i będziecie potrafili się komunikować z klientami, będziecie pracować normalnie, to uwierzcie mi, że przyda Wam się to chyba w prawie każdej pracy. No nie wiem, może nie jest to skill, który jest potrzebny informatykom, ale naprawdę moim zdaniem ja przez 12 lat pracy w modelingu nauczyłam się tak dużo, że nie jestem pewna, czy inne prace dałyby mi tak dużo jak modeling, bo możecie uważać, że głupie modelki wychodzą na scenę, zakręcą tyłkiem i tyle. Jakby wiadomo, że nie jest to jakaś praca wymagająca nie wiadomo jakich umiejętności czy wysiłku psychicznego, mentalnego, takiego intelektualnego, ale wszystko to, co się dzieje dookoła Was, naprawdę bardzo dużo uczy. To, że wszyscy chcą Was oszukać na każdym kroku, agencje oszukują Was, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jakieś statementy się nie zgadzają, to się bardzo często dzieje. Musicie być swoim własnym księgowym, musicie wszystkiego pilnować, też musicie przetrwać często w bardzo młodym wieku na drugim końcu świata. Właśnie musicie nauczyć się porozumiewać z ludźmi, którzy nie znają, z którymi nie macie wspólnego języka. Wszystko to, Zośka, nie zasłania mi światła, przesuń się. He's really
good control his body and his face. Yeah, he focused like very well. And I like his confidence. Yeah. You know, it's like an important thing. Strong and face normal. Don't do anything with the face, okay? Because you have. Klaudia wygląda tak monumentalnie tutaj, naprawdę przepięknie. Zosia, nie przeszkadzaj mi w nagrywaniu dzisiaj. Najpierw mi światło zasłaniasz, teraz szczekasz. Come on! Mam nadzieję, że będzie cichutko. Klaudia wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że nie przyczepią się później do niej, że miała ten sam wyraz twarzy na wszystkich zdjęciach, bo taką dostała instrukcję od fotografa. Mam nadzieję, że w końcu Klaudia będzie miała zjawiskowe zdjęcie, bo jest piękna, ma ładną figurę, ale coś, no nie wiem, jakieś takie te zdjęcia jej nie są powalające. One są ładne, ale to nie są takie zdjęcia, że ja bym się po prostu zatrzymała. To nie są zdjęcia, na które jak się patrzy, to szczęka opada. A, ale właśnie, zapomniałabym jeszcze, bo Klaudia powiedziała coś bardzo interesującego. Ona powiedziała, że przed pójściem do kanału, do programu Top Model, to bardzo lubiła taki mocny makijaż, chyba to wynikało trochę z niepewności siebie. Modeling rzeczywiście uczy tego, że bez makijażu można dobrze wyglądać. Uczy jakby, mnie nauczył pewności siebie, jeżeli chodzi, mnie nauczył w ogóle dystansu do mojego wyglądu. Naprawdę, ja mam tak wywalone, jak ktoś mi powie, że jestem brzydka, no to niech sobie mówi, że jestem brzydka, co mnie to jakby, no spoko. Nie każdemu muszę się podobać, więc mam nadzieję, że tutaj też Klaudia coś takiego wyniosła i właśnie ona o tym mówi, że teraz poczuła, że bez makijażu tak na surowo też może być super. Program uświadomił mi, że to wcale tak nie jest, że ja dobrze tylko wyglądam, jak jestem taka turbo zrobiona. I właśnie bardzo się cieszę, że trochę mi się zmieniły te upodobania takiego wyglądu, że czasami mniej znaczy lepiej. Też jest tak, że jak się chodzi na przykład na castingi, chociażby w Mediolanie, to najlepiej... Klienci najbardziej lubią, kiedy chodzimy bez makijażu. Na każdym rynku jest trochę inaczej, ale właśnie to, że przyzwyczajacie się do tego, że cały dzień spędzacie bez makijażu, drogie panie, też dużo zmienia, jeżeli chodzi o kwestie poukładania sobie niektórych spraw w głowie. She was really good because it was really hard challenge with the high heels. And also she did really good movements when we, you know, speak. She did really good. Właśnie, ja nawet nie zwróciłam uwagi na to, że ona była na szpilkach, że miała szpilki założone i że była na skałkach, bo tak pomontowali tutaj te sesje, że tak naprawdę w ogóle treści nie było i jakby nie pokazywali tego, co się dzieje teraz na sesji, tylko mówili uczestnicy o swojej przeszłości, o przemianie i tak dalej, co jakby ja nie mam nic w ogóle do uczestników, bo to jest super, jeżeli oni się zmienili, jeżeli czują, że dojrzeli? Tak, to też jest super, naprawdę, tylko po prostu jakby ja nie do końca wiem, co się działo podczas sesji, bo bardzo mało jest pokazanych urywków i bardzo mało mówi się o tym, co się działo. Dlatego też tutaj nawet nie zwróciłam uwagi, że Klaudia Aldursi miała szpilki założone. Szacun, że pozowała na skałach, na obcasach. Tak się dzieje rzeczywiście, ja też pracowałam w wielu trudnych warunkach. To cóż, liczy się to, żeby zdjęcie było piękne. Mają bardzo określone jakieś proporcje, jakieś cechy, którymi muszą się odznaczać i dla mnie to było takie niedostępne zawsze. No tutaj Olga mówi, że myślała, że modeling jest taki elitarny dla jakichś określonych dziewczyn. Słuchajcie, no jest tak, że modeling nie jest dla każdego, no, niestety, jakkolwiek to źle nie zabrzmi. Są pewne wymogi branży, nie no, ja po prostu zwariuję z Zośką. Zosia, przesuń się! Nie jest łatwo nagrywać wieczorami te odcinki, naprawdę nie jest łatwo, ale właśnie wracając do tematu, no jest tak, jeżeli nie macie określonego wzrostu, jeżeli nie macie określonych wymiarów, to niestety nie będziecie pracować w modelingu. Nie wiem, niektórzy ludzie mówią, że branża się zmienia, moim zdaniem się nie zmienia, być może kiedyś się zmieni, nie mówię, że nie, ale na chwilę obecną jest tak, że nie każdy będzie pracował w modelingu i to nie do końca od was zależy, czy będziecie pracować, czy nie, wiadomo, że w pewnym stopniu tak, ale wiecie... Co to dla mnie za osiągnięcie jest, że ja zostałam zaakceptowana do modelingu, a gdybym... Przecież to nie ja wybrałam sobie i to nie moja ciężka praca spowodowała, że mam 1,80 m. Jakby wiecie, o co chodzi. Nie jest to najbardziej sprawiedliwa branża, ale też nie każda branża musi być sprawiedliwa. Wiecie, to też jest tak, że ktoś, kto chciałby być informatykiem, ale nie radzi sobie z matematyką. No niestety, no, niektórzy po prostu słabiej sobie radzą z matematyką, mogą wyćwiczyć, ale pewnie nie będą aż tak zdolni w tym temacie jak inni ludzie, więc nie wszystko jest sprawiedliwe. No a Olga jak najbardziej się nadaje do modelingu, także
rewelacyjnie wygląda na tych zdjęciach. W końcu coś, w czym jestem tak serio dobra i się bardzo dobrze w tym ale czuję. Ale pięknie. Good potential, nie. Ale pięknie, wiecie co, zrobię wam mały spoiler, bo nie do końca mi się podoba zdjęcie Olgi, które zostanie wybrane na panelu. Sorki za ten spoiler, ale naprawdę tutaj po prostu tak piękne są zdjęcia. I w ogóle to tło, Jezu, to jest po prostu... Dla mnie to jest sztuka, to co tutaj jest pokazane, tylko słabe zdjęcie będzie wybrane. And then I like her face and her look, because her face is, doesn't look posy, you know, okay, like yeah. She can yes. be natural, it's good. No, powtórzę się, znowu fajnie, że tutaj fotograf daje feedback, ale to co powiedział o Oldze jest takie trochę też, na co Olga nie ma do końca wpływu, bo o, cześć Flamingu, bo jakby to jak ona wygląda, jaką ma twarz, no to wiadomo, że nie jest zależna od niej. Znaczy są modelki jak na przykład Bella Hadid, której twarz jest zależna od niej, bo zmieniła praktycznie całkowicie swoją twarz jakimiś operacjami i zastrzykami i jeżeli ona się czuje lepiej, to dobrze dla niej, tylko ja się zastanawiam, czy to jest dobry... Czy to jest dobry idol dla takich młodszych osób, które patrzą na Bellę i myślą sobie, chcę być taka jak one. I kochani, co? I tak naprawdę już przejrzeliśmy to w zasadzie wszystko, co się pojawiło w odcinku, jeżeli chodzi o sesję. Bardzo, bardzo mało treści. A jak mało treści, no to chociaż ja wypełnię ten odcinek moją treścią. Przejdźmy sobie teraz do zdjęć uczestników. Pierwsze zdjęcie należy do Sandry. Wiecie co? Sandra wygląda pięknie, zdjęcie jest ładne, ale coś z tymi kolorami jest nie tak. To znaczy mam wrażenie, że to zdjęcie jest takie płaskie, że ono jest takie niewyróżniające się. Nie jestem pewna, o co tutaj chodzi, ale może jakoś kontrast podciągnąć czy coś. Dajcie mi znać, co wy myślicie, bo też mam takie wrażenie, że jej twarz jest taka jakaś ciemna, jej ręka jest niedoświetlona. Zobaczcie, w ogóle ledwo co widać jej dłoń. Nie wiem, zdjęcie w ogóle jest piękne, Sandra wygląda super, pozuje rewelacyjnie, ale coś siadło chyba z obróbką zdjęcia. Dobra, kolejne zdjęcie należy do Stasia i to zdjęcie jest bardzo ładne. Stasiu, to w ogóle wyszedł jak milion dolarów, naprawdę, naprawdę. Ja trzymam tak mocno za Staszka kciuki, bo po prostu ja wcześniej nie zauważyłam tego, wiecie, jak on pozował w pierwszych odcinkach, ale teraz to widzę, że Stasiu, to karierę ma przed sobą naprawdę rewelacyjną. Ale znowu, jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. To zdjęcie, moim zdaniem, mogłoby mieć taką jakąś większą głębię troszeczkę. Jakoś tak bardziej tajemnicze być. Ale w ogóle to, no, moim zdaniem, naprawdę świetna robota przy tym zdjęciu. Dobra, to teraz kolejne zdjęcie należy do Dawida. I co my tutaj mamy? Bo Dawid pozował fajnie, ale... Dlaczego on ma stopę uciętą na tym zdjęciu? Albo tutaj program Top Model jakoś dziwnie kadruje, albo bierze nie do końca obrobione zdjęcia, albo nie do końca rozumiem powód wyboru tego zdjęcia, powiem wam szczerze. Wygląda mi to trochę jak takie zdjęcie zrobione, takie jak ja robię sobie z koleżankami, że idziemy w jakieś ładne miejsce, kupujemy sobie jakieś ubrania i robimy sobie czasami jakieś fotki na Instagram. No tak mi się tutaj trochę kojarzy. I jeszcze ta stopa ucięta, nie do końca to rozumiem, a było widać, że Staszek naprawdę super pozował. No i teraz zdjęcie Olgi, to jest dla mnie wielkie rozczarowanie, to znaczy to zdjęcie jest ładne, nie zrozumcie mnie źle, ale ja widziałam tak piękne zdjęcia na przebitkach, w ogóle też jak Olga stała na tej takiej małej wysepce, jak ona tam po prostu pozowała jeszcze z tym niebieskim kolorem w tle. A tutaj jakby ja bym to zdjęcie widziała w jakiejś kampanii, ja bym to zdjęcie też widziała w jakiejś rozkładówce jako część tutorialu. Zdjęcie jest przepiękne, Olga wygląda rewelacyjnie. Wydaje mi się, że chyba to jest najlepsze zdjęcie w ogóle z tej sesji, ale widziałam lepsze zdjęcie. No i właśnie to mnie tak troszeczkę zastanawia, dlaczego akurat to zostało wybrane. Ale może się ze mną nie zgodzicie, bo to jest po prostu może styl, który nie do końca do mnie przemawia, ale może przemawia do was taki styl. Także jestem ciekawa, dajcie mi proszę znać, bo każdy może inaczej oceniać zdjęcia. Kolejne zdjęcie to zdjęcie Claudii Eldursi. No i to jest kolejne zdjęcie, na którym ja widzę piękną dziewczynę, widzę, że ma cudowną twarz, ale nie wiem, ułożenie nóg jest dziwne i to jest w ogóle pierwsza rzecz, na jaką ja zwróciłam uwagę. I ja rozumiem, że stanie w szpilkach na kamieniach jest hardkorem i wcale nie robi się naturalnych póz wtedy, tylko troszeczkę inaczej to wygląda. I Nie jestem pewna, dlaczego takie zdjęcie zostało wybrane, bo trochę to wygląda tak, no bardzo w zasadzie, nienaturalnie to ułożenie nóg. A były też zdjęcia, ja widziałam jak Klaudia pozowała, że miała super ustawione nogi i pozowała górnymi częściami ciała.
Więc nie do końca tutaj to rozumiem. Mnie jakoś drażni ułożenie tych stóp, że nie mogę się na niczym innym skupić. Gdyby tutaj wyciąć Klaudię, zrobić z tego zdjęcia takie zdjęcie portretowe, Jezu, no ta Klaudia wygląda obłędnie, ona w ogóle ma taką twarz, że idealnie łapie cienie i dzięki temu wygląda tak szlachetnie, no po prostu cudownie. Jeżeli miałabym teraz ocenić, które zdjęcie jest najlepsze, to wydaje mi się, że, znaczy w ogóle trójka najlepszych zdjęć, jeżeli po tej sesji miałabym wybrać, kto przechodzi dalej, to ja bym przepuściła dalej Sandrę, Stasia i Olgę, zdecydowanie. Do domu odesłałabym Klaudię, Eldursi i Dawida. Tylko na podstawie tych zdjęć. W ogóle jestem przekonana, że Klaudia pojedzie teraz już w tym odcinku do domu. Dawida bardzo dobrze traktują w programie, więc nie wydaje mi się, że go odeślą, bo cały czas się tak nad nim strasznie, ale to strasznie zachwycają, więc ciekawa jestem, bo tutaj aż dwie osoby lecą z programu. Nie widziałam jeszcze, co jurorzy mają do powiedzenia na temat uczestników, dlatego krótka przerwa, siadam do wycięcia kolejnych scen, na których będą wypowiadali się jurorzy i zobaczmy, kto odpada w tym odcinku. It's a beautiful picture. It doesn't look like a kind of new experience image. It looks like she's been doing it for a while. Zdjęcie jest autentyczne i wspaniałe. Natomiast no, jestem przeszczęśliwa, że zrobiłaś taką ilość pokazów tutaj. Przegoniłaś wszystkich. No Olga ci depcze po piętach, jeśli chodzi o ilość, ale zrobiłaś tak zróżnicowane pokazy. Dokładnie, super, naprawdę, świetne doświadczenie. Sandry zdjęcie zostało bardzo dobrze ocenione i w sumie bardzo dobrze, dlatego że Sandra zapozowała rewelacyjnie, jej twarz, ułożenie ciała, wszystko wygląda super, ale coś z tym światłem mi nie pasuje, ten kolor jej twarzy jakoś tak dziwnie wyszedł. No nie wiem, nie wiem, naprawdę jestem bardzo ciekawa waszej opinii, bo czasami mam takie wrażenie, że trochę przesadzam, także jak będę przesadzać, to stopujcie mnie. Your body language is amazing and the attitude of your face is very strong. Her imagery is like really very beautiful, but the way you carry the dresses is very strong as well. I think you manage it very well. Olga została oceniona bardzo dobrze, no mam nadzieję, że przejdzie do finału, no bo zdjęcie piękne, zresztą z każdej sesji miała piękne zdjęcia. Za pokazy ją pochwalili, tutaj jest gość specjalny, który też właśnie zwrócił uwagę na to, że Olga pięknie wygląda. Ja najbardziej zapamiętam, jak Olga szła w takiej długiej sukience, jak ona elegancko wyglądała, tak naprawdę z klasą. Także no, ale to Olga na pewno będzie w finale. This motion attitude with your clothes moving and your face, I really like the picture. Oprócz tego, że opanowałeś pewną sytuację, która cię ogranicza w życiu, to jeszcze zaczynasz znakomicie współpracować z fotografem. Wydaje mi się, że nauczyłeś i nas jurorów, ale też widzów otwartości, także fantastycznie, że tu z nami jesteś i gratuluję ci, bo też zawodowo znakomicie sobie radzisz. Dawida zdjęcie zostało ocenione bardzo dobrze, ale ja właśnie tego nie do końca rozumiem, nie do końca to rozumiem, bo to zdjęcie nie jest powalające, to znaczy jego twarz wygląda rewelacyjnie na każdym zdjęciu, ale ja mam wrażenie, że jemu wybierają jakieś takie dziwne ułożenie ciała na zdjęciach, nie wiem, czy zauważyliście. I znowu, widziałam na przybitkach, że on miał naprawdę fajne zdjęcia, a tutaj zostało wybrane takie, gdzie ma nawet stopę uciętą, jakby jest takie to trochę... No nie wiem, no mnie to zdjęcie, ja bym na to zdjęcie nie zwróciła uwagi za bardzo, gdyby ono wisiało na billboardzie czy gdzieś tam. Nie wygląda ono jakoś tak, aż nie wiem, czy ja bym takie zdjęcie w ogóle do booka wrzuciła, wiecie. It's a really nice imagery. I really like your photo modeling. It's really super nice. I think your photo modeling is further better than your catwalk. Masz jakąś tajemnicę w tym oku, takim przymrużonym. Jest w tobie coś takiego bardzo posągowego. Klaudia Eldursi została bardzo dobrze oceniona, ale podkreśliła pani Turczynka, pani gość specjalny, że jej pozowanie wychodzi zdecydowanie lepiej niż catwalk, więc jakby zostało podkreślone to, że raczej na wybieg nie do końca, ale przed aparat tak. Znowu powiem wam, ja w ogóle uważam, że Klaudia jest tak piękna i ona kilka lat wcześniej jakby zaczęła modeling, to naprawdę mogłaby spokojnie wyjeżdżać na kontrakty modelingowe i jestem przekonana, że zarabiałaby grubą kasę. Ale znowu, do tej pory nie miała takiego zdjęcia, że byłoby wow, wow, wow. Więc czekam, aż będziemy mogli przejrzeć Instagram, bo jestem przekonana.
Jestem przekonana, mam nadzieję, że się nie mylę oczywiście, że po programie posypały się propozycje dla Klaudii, żeby od fotografów, żeby robić jej zdjęcia, więc nie mogę się doczekać, że zobaczymy powalające zdjęcia Klaudii Eldursi. I've seen you on the catwalks and I've seen your presence here. And whatever I see here, I don't see it in the picture. You're a lot better on the catwalks than the picture. Wyglądasz tutaj bardzo męsko, bardzo tak mocno, a przed nami stoi taki uśmiechnięty chłopiec. Ciekawa jest ocena zdjęcia Stasia, dlatego że ja uważam, że on wyszedł naprawdę rewelacyjnie na tym zdjęciu. To jest jedno z lepszych zdjęć. A niektórzy jurorzy powiedzieli, że Staszek bardziej się nadaje na catwalk niż przed aparat fotograficzny. No nie wiem. Ja mam trochę inne zdanie, ale Dawid Woliński powiedział, że jak Staszek stoi przed jurorami, to wygląda tak bardzo chłopięco, tak bardzo młodo, świeżo, a na zdjęciu jest bardzo męski. Ja też właśnie to zauważyłam, że on przeszedł taką zmianę, że łohoho, dobra, czyli znamy już wszystkie oceny, no generalnie to wszyscy uczestnicy zostali ocenieni dobrze. No ja bym się przyczepiła tylko do wyboru zdjęć, ale to nie uczestnicy w sumie mają coś do tego. Także tutaj kończę jakby mój komentarz, zobaczmy kto z tego odcinka odpada i kto miał najlepsze zdjęcie. Olga. No, czyli Olga wygrała, bardzo dobrze, brawa dla Olgi, zobaczmy które osoby przeszły jako następne. Sandra. Nie trzecie miejsce w finale zajmie Dawid. No dobra, czyli kolejne miejsce zajęła Sandra, a jeszcze trzecie miejsce zajął Dawid. Ja się z tą decyzją nie do końca zgadzam. Uważam, że Staszek sobie lepiej poradził i to jeżeli chodzi o pokazy. Ale też weźmy pod uwagę, że pokazy na różnych rynkach inaczej wyglądają. Może być tak, że na przykład Sandra nie zabukowałaby żadnego pokazu na Fashion Weeku w Mediolanie, bo ona jest trochę bardziej komercyjna. Ale też nie mówię, że na 100% może rozwalić w ogóle Fashion Weeka w Mediolanie, tylko jakby chciałam to podkreślić. No dobra, czyli wychodzi na to, że do domu jedzie Klaudia Eldursi i Staszek. I Staszka mi strasznie szkoda, bo kurde, on tutaj moim zdaniem przeszedł chyba jedną z największych przemian w programie, naprawdę, bo on na początku nie wydawał mi się być zbytnio charakterystyczny. Ja w ogóle się przyznam szczerze, że ja tak nie za bardzo pamiętam jego poprzednie sesje, serio. A od jakichś 3-4 odcinków to on po prostu rozwala system, ale zobaczę jeszcze, co się dzieje dalej w odcinku, czy Michał Piruk przywróci kogoś do odcinka, czy nie. Mam nadzieję, jeżeli kogoś przywróci, że będzie to Staszek, że Staszek zostanie przywrócony, bo ja w ogóle Staszka widziałabym w finałowej trójce. Naprawdę jestem zaskoczona, że nie przeszedł od razu. No, znowu, lubię Klaudię Eldursi, sprawia wrażenie bardzo sympatycznej osoby, ale mam nadzieję, że Piruk jej nie przewróci. Kurczę, bo on cały czas ją chwali, więc trochę się tego obawiam. Ja sobie nie wyobrażam, żeby finał nie był wyjątkowy. Dlatego będą 4 osoby. Przywracam Staszka. Jej, wiecie co? Sorry za głupią reakcję, ale naprawdę szczerze się ucieszyłam, że Stasiu został przywrócony. Niby to głupi program telewizyjny, a powiem wam, że zaangażowałam się tutaj emocjonalnie i cieszę się bardzo, że Staszek przechodzi do finału. Mam nadzieję, że finał będzie ciekawy i mam nadzieję, ja pamiętam, że w poprzednich sezonach strasznie dużo prywatnych historii wrzucali w finale, więc mam nadzieję, że teraz będzie trochę jednak inaczej. Zobaczymy. Koniec odcinka, jeszcze tylko wam powiem, że na koniec ogłaszają tutaj, jak głosować na każdego z uczestników i to jest w ogóle coś, co mi się strasznie nie podoba, że widzowie wybierają uczestników. Pozwólcie, że ja wam powiem, dlaczego TVN to robi. TVN to robi, żeby zarobić kasę, a jeżeli chcieliby wydać taki program, który byłby profesjonalny i to eksperci by wybierali, to pewnie wyniki byłyby trochę inne. Ja pamiętam, jak Radek Pestka wygrał któryś sezon Top Model i wygrał dlatego, że ludzie go lubili. On chyba też był blogerem czy vlogerem, nie pamiętam, ale miał duży following. I dlatego wygrał program Top Model, więc jak to jest... Wiecie, jakby to jest po prostu niesprawiedliwe. Dlatego też, na przykład, jeżeli jest jakaś osoba, która jest w 100% profesjonalna, która wychodzi rewelacyjnie na zdjęciach, ale w programie jej wypowiedzi zostały zmontowane tak, że jest takim czarnym charakterem, to nieważne jakby się nie starała, nieważne jakby wyglądała, nieważne ile pokazów by zrobiła na Fashion Weeku, nie ma szansy na wygraną, więc to jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe. W programie American Next Top Model jest tak, że to
jury wybiera zwycięzcę, a nie widzowie przez SMS-y. No, ale to taka luźna uwaga. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia już niebawem w kolejnych odcinkach. Za kilka dni na TVN-ie pojawi się kolejny sezon, najnowszy, i będziemy sobie na świeżutko wszystko omawiać. Także zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Poproszę o łapkę w górę i komentarz, jeżeli Wam się podobało. I życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!